Witamy Państwa serdecznie. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na finałowy mecz o puchar. Emocji na pewno nie zabraknie. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje. Oby tylko chciało im się chcieć. Sędzia właśnie dał znak do rozpoczęcia meczu. Maciej Rybus. Król. Banega. Garcia. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Kolejne podanie. Czy to wykorzysta? Niemożliwe, spudłował. Zawsze strzelał tak dobrze. Klich. Patryk Małecki. Rzeźniczak. To nie był udany wślizg i mamy rzut wolny. Uderzył, ale prosto w rywala. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Zagranie ręką w polu karnym musi mieć swoje konsekwencje. Piękny gol! Efektownie wykonana ta jedenastka. Ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście bezbłędnie trafił. Mamy pierwszą bramkę. Jest 11 minuta. Banega. Szantom. Doskonale. I czy to wykorzysta? Trafia w słupek. No i piłka poza boiskiem. No i przejęli w ostatniej chwili. Grosicki. Celnie, dobrze. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Nieudana akcja. Oddał piłkę. Świetnie zagrał. Akcja zatrzymana. Ależ wolej. Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Gra będzie wznawiana od bramki. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Podał ją. Czy to wykorzysta? Jest! Znakomicie! No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Obrońcy zostawili mu trochę za dużo miejsca i skrzętnie to wykorzystał, ogrywając bramkarza. Banega. No, on słynie ze znakomitych, dokładnych, precyzyjnych podań. Szantom. Banega.
Ryzykownie, ale udanie. Nie ma wątpliwości. Gwizdek przerywający akcję i decyzja arbitra. Rzut karny. Karny i sędzia pokazuje żółtą kartkę. Chociaż zgodzisz się, że równie dobrze mógł pokazać czerwoną. Masz rację, miał sporo szczęścia. Gol! Pokonał bramkarza. No bardzo ładnie karnego zamienił na bramkę. Spokojnie i bardzo precyzyjnie uderzył. Garcia. Banega. Aj, teraz strata. Klich. Pereira. O, udało mu się ładnie podać. Klich. Uderzenie. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Banega. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Król. Ależ piękne podanie. Dobrze w pole karne. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Klich. Oddalają grę od strefy obronnej. Ładne wybicie obrony, ale przeciwnicy znowu przy piłce. Czas na przerwę. Sędzia zakończył pierwszą połowę. Pierwsza połowa meczu turniejowego poza nami. Drużyna prowadzi, no i jest bliska końcowego sukcesu. Do przerwy wychodziło im dobrze, ale w drugiej muszą wyjść zdeterminowani, jeżeli marzą o triumfie w całym turnieju. No i właśnie rozpoczyna się druga połowa meczu, a zaczynają gracze Atletico Madryt. Łukasz Podolski teraz. No trzeba pochwalić go za to. Oddaje strzał! No i znowu gol! Nie oszczędzają rywali. I mamy kolejną zawinioną przez niego bramkę. Kolejną zupełnie nieoczekiwaną sytuację. Chyba skończy się na 0-8 albo lepiej. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Chanton. Garcia. W ostatniej chwili przejęli. Ładne podanie. Piłka chodzi jak po sznurku. Zatrzymany atak. Chanton. Banega. Zgrywa tę piłkę głową do partnera. Grosicki. Akcja nieudana i wymowny komentarz partnera. Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny? Będzie zmiana zawodnika. Jest dośrodkowanie. Ależ podanie. Strata w ataku.
No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Szantom. Salvio. Szantom. Ach, szkoda, strata. Patryk Małecki. Grosicki. Łukasz Podolski. Oddaje piłkę koledze. Strzela! Brawo, bramka z górą. Piłka poza linią boczną. Wrzut z autu. Będzie zmiana. Dobrze dograł. Dobre dogranie. No, nie mogą się przebić. Dobrze próbował, ale stracił. Dobra wrzutka w pole karne, może być groźnie. Dobre przejęcie przez obronę. Poza boczną linią piłka. Będziemy mieli wrzut z autu. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Grosicki. Wyjątkowo dobrze dzisiaj gra. Fantastyczny dzień. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Ładne wybicie, szkoda, że niedokładnie i przeciwnicy znów przy piłce. Może być groźnie. No, było gorąco, ale zdołał odebrać. Szantom. Duran. No, nie było to najlepsze zagranie, piłka poza boiskiem. Szantom. Patryk Małecki. Koniec meczu, brawa, zwyciężają, są mistrzami. Wspaniale się zaprezentowali i zasłużyli na ten tytuł. To było naprawdę świetne spotkanie. Chyba wszyscy marzyliśmy o takim finale. To wszystko na dziś. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz, dziękujemy.